Poruszanie się zawodnika w obronie. Zawodnik w obronie porusza się krokiem dostawnym, krokiem biegowym, krokiem skrzyżnym oraz krokiem zmiennym. Zwracamy uwagę przy poruszaniu, aby z prawej strony prawa noga znajdowała się z przodu oraz prawy bork był uniesiony do góry, z lewej strony lewa noga skierowana do przodu oraz lewy bark skierowany do góry. Zwracamy również uwagę, aby środek ciężkości przy przemieszczaniu się, przy ustawieniu był z przodu. Tempo obrony. Lewa noga z przodu i patrzymy. I teraz odskok do 6 metra. Hop. I znowu lewa nóżka do przodu. Jeszcze raz. Raz. Hop. Dwa. Ręce zostają z przodu, tak? I już. Hop. Dobrze. Jeszcze raz pokażę nogi. Lewa noga. Odskok. Lewa noga. Dobrze. Jeszcze raz. Odskocz. Pozycja. Atak. Dobra, pancerze. Odskakujemy. Odskocz. Przesuń. Odstaw, skrzyżuj. Dostaw. Nie, nie, nie. Jeszcze raz. Pierwsze tempo, czekaj. Środek ciężkości z przodu, ręce szerzej i proszę. Hop. Odstaw, skrzyżuj, dostaw. Lewa, dobra. Jeszcze raz. Odskocz. Hop. Odstaw, skrzyżuj, dostaw. Dobra.